Dzień dobry wszystkim. Muszę się najpierw z wami tutaj oswoić, bo zawsze mam ten problem, jak 2 lata temu tutaj występowałem, to trochę mnie trema zjadła i zacząłem opowiadać na kacu o jakichś dziwnych rzeczach. Nigdy tej prezentacji już nie oglądałem. Mam nadzieję, że wy też jej nie widzieliście. Krótki wstęp. Dzisiaj powiem wam wiele kontrowersyjnych rzeczy, które może otworzą wam oczy na spekulacje. Może nie na trading, ale na spekulacje. I czym spekulacja jest, a czym nie jest i dlaczego wiele osób tkwi w błędnym przekonaniu, że szukanie jakichś wzorców spekulacji jest jakby dojściem do jakiejś prawdy, do jakichś metod spekulacyjnych. Otworzę wam oczy na jeden aspekt i porównam to do, bo lubię takie porównania różne, jak znacie mnie z internetu, z YouTube'a, które otwierają oczy. Może komuś się to przyda, może nie, mi to płaci w każdym bądź razie, nie? Więc tak. Ogólna teoria spekulacji. Jak wiecie, nagrałem taki filmik na YouTubie, szczególna teoria spekulacji, gdzie bardziej szczegółowo podszedłem do tematu spekulacji. Tutaj chciałbym wam nakreślić coś, co było przerabiane w XIX, XVIII wieku i nadal takie jest. Wiem, że możecie powiedzieć, że to są jakieś starocie. Spekulacja się niczym nie różni od tamtego okresu. I chciałem wam omówić, co ja mam w głowie i co wy możecie mieć w głowie, co wam pomoże podejść do spekulacji w odpowiedni sposób i tak, żeby pozycja was na przykład za jaja nie złapała, albo żeby podejść racjonalnie do straty i sobie ją wytłumaczyć, a nie ją kisić. A więc zaczynam od początku. Wstęp. Czym jest spekulacja? Tak? To już, jak mnie znacie, to dla mnie spekulacja jest niczym innym jak handlem. Nie różni się to od tysięcy lat. Handlujemy towarami, handlujemy w tej chwili kontraktami terminowymi, różnymi przedmiotami. Spekulacja od handlu różni się tylko tym, że mamy funkcję czasu, tak? Czyli musimy coś podtrzymać, musimy coś sprzedać. To są jakieś oczywistości. Zaraz ktoś, jakiś szkoleniowiec wyjdzie, mówi pierwsze jakieś zwykłe, jakieś oczywiste rzeczy. Ale to jest istotne. Jeśli zrozumiecie, że spekulacja niczym się nie różni od zwykłego handlu na targu w Tunezji z Arabem o parę sandałów, to zrozumiecie, czym jest cena i jak ta cena wpływa też na wasze wyniki w spekulacji. A więc tak, czyli spekulacja jest po prostu handlem. Jest kupieniem tanio, sprzedaniem drogo. Kim jest w związku z tym spekulant? Spekulant jest handlarzem, sprzedawcą, kupującym. Jeśli zrozumiecie, że spekulacja nie różni się tym, czym jest wasza sprzedaż samochodu na giełdzie samochodowej bądź kupno bułki w sklepie, zrozumiecie, jak ważna jest sama cena dla spekulanta, a nie jakiś wykres bądź jakaś kontynuacja ceny. A więc tak, spekulant jest przede wszystkim handlarzem. Kupujemy tanio, sprzedajemy drogo, próbujemy przechytrzyć naszego oponenta, który nam sprzeda, chce sprzedać, bo chcemy kupić tanio, tak? Więc musimy go oszukać w jakiś sposób, przekonać w rozmowie handlowej, w dealowaniu, że ta cena, którą my mu oferujemy, jest dla niego atrakcyjna, tak? Ona jest dla nas bardziej atrakcyjna, bo chcemy oczywiście sprzedać drożej. A więc tak, handlujemy przede wszystkim, spekulant, czyli handlarz, czyli sprzedawca, handluje przede wszystkim ceną. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Dopóki ludzie to rozumieli historycznie, czym jest spekulacja i że to jest handel, rozumieli istotę ceny, że cena dla was jest najważniejsza. Cena, która odzwierciedla, gdzie weszliście, gdzie wyszliście, gdzie sprzedaliście, gdzie kupiliście. Teraz tak, mamy pewien błąd w naszym oprogramowaniu, który zauważam, już udało mi się go gdzieś tam zdefiniować po tych 3 latach obserwacji polskiej sceny traderskiej, który powoduje, że o ile jesteśmy w stanie sobie zracjonalizować sprzedaż taką w sklepie i powiedzieć, coś jest drogie, co się stanie, to jak idziemy na rynek, to nagle głupiejemy. I to jest jakby zabawna cecha rynku, w której cała zabawa polega na tym, żeby przekonać was, żebyście teraz wszyscy kupowali na zawody, żebym ja mógł to wam sprzedać, a następnie przekonać was, że to jest nic nie warte. A więc jakby w handlowaniu na targu w Tunezji jakimiś tam świecidełkami będziemy siebie przekonywać, że coś jest drogie, tanie i jakby handlować ze sobą. I to samo odbywa się na rynku. I teraz tak, każdy z nas próbuje tą spekulację i tą zmianę ceny zracjonalizować, bo tak jest skonstruowany nasz mózg. Tak? Czyli jeśli widzimy, że cena rośnie do góry, potem sobie rysujemy do tego wykres, to staramy się
jako ludzie, bo nie potrafimy żyć w pustce, tak? Nie potrafimy być głupi, nie wiem. Ja bym chciał wiedzieć, jaki jest sens życia, dlaczego was tyle tutaj przyszło, dlaczego to tyle trwa. Znaczy wszystko chcemy sobie racjonalizować. I to jest głupia cecha ludzkiego umysłu w przypadku spekulacji, bo próbujemy sobie racjonalizować wzrosty i spadki ceny w postaci jakiegoś wykresu, co prowadzi nas, zaraz powiem, do kuriozalnych wniosków. I teraz tak, jeśli próbujemy racjonalizować zmiany ceny, to człowiek w swej słabości i tej słabej konstrukcji psychicznej musiał sobie jakoś radzić z życiem, wymyślił sobie bogów, tak, Zeusa, pioruny, tak. Kiedyś wróżono z flaków zwierząt i Rzymianie na tej podstawie podejmowali ważne decyzje dla państwa, tak. I dla nich to było racjonalne zachowanie, czyli musieli sobie wytłumaczyć w jakiś sposób, dlaczego przyroda tak działa, dlaczego te ceny się tak zmieniają, dlaczego takie decyzje, a nie inne możemy podejmować. Czyli próbowaliśmy sobie racjonalizować chaos, tak? I pewną zmienność na rynku, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Możemy określić sobie prawdopodobieństwo, a nie jesteśmy sobie w stanie przewidzieć. I stąd wynika to myślenie magiczne, o którym też pisał Kahneman, że nieważne jakie ceny będą na rynku, będziecie próbowali sobie coś tam narysować, coś tam wymyśleć, na szybie wam się pojawi twarz Buddy i sobie stwierdzicie, że trzeba się do niej modlić. Ludzki umysł po prostu tak ma. To myślenie magiczne jest w nas głęboko zakorzenione. A więc tak, przejdźmy do myślenia magicznego, a analizy technicznej. Mamy sytuację, w której rysuje nam się wykres ceny w czasie, tak? Czyli mamy ten wykres, który był, to już jest przeszłość, to już nie nastąpi. W jaki sposób bardzo dużo ludzi jest zakochanych w wykresach, bo stwierdza, że na podstawie drogi przejechanej do tej pory będę przewidywał drogę, która jest przede mną, co jest na pierwszy rzut oka totalnie idiotycznym pomysłem, ale wszyscy w to wierzą. Dlaczego w to wierzą? Bardzo prostej przyczyny, ponieważ w spekulacji to, co jest przed nami, jest ciemne. Jesteśmy ślepi na to, co jest w przyszłości. Możemy jedynie zgadywać, dlatego się nazywa to spekulacją. My spekulujemy, jak ta cena się zmieni w przyszłości. A więc czym jest analiza techniczna? Analiza techniczna w wielu przypadkach, pokażę, jakie są błędy myślenia, jest tylko i wyłącznie dorabianiem sobie do tego, co było, wpływu na to, co będzie. I na jednym z nagrań porównałem to do takiego przykładu, że zapakujecie rodzinę do auta nad morzem i macie najlepszy pomysł na dojechanie nad morze, i mówicie, kochanie, siada z nami, dzieci z tyłu, ja będę patrzył się w tylną szybę i ja wszystkich doprowadzę do Gdańska i będziemy się fajnie bawić, nie? Czy to jest głupi pomysł? Jest to kretyński pomysł. Jak na podstawie przeszłości jestem w stanie przewidywać przyszłość? Oczywiście będą pewne błędy myślenia na zasadzie. W pewnym miejscu z analizy technicznej wyjdzie wsparcie, opór, coś tam się odbije, bo część kretynów, tak powiem, będzie w tym miejscu kupować i coś tam się wam pojawi, nie? Ale nie ma to jakiegoś znaczenia dla samej ceny, ponieważ to jest, ten wykres jest tylko i wyłącznie emanacją bądź zapisem walki rynkowej pomiędzy dwoma zawodnikami na rynku, pomiędzy kupującym a sprzedającym. Wyobraźcie sobie dwóch bokserów, Tysona i Holyfielda, tak? Którzy biją się na ringu. I teraz tak, jakie jest podejście gościa od analizy technicznej? Gość od analizy technicznej przede wszystkim sprawdzi, w jaki sposób ruszają się nogi Tysona i Holyfielda. Na tej podstawie będzie chciał, na podstawie wzoru na ringu, będzie chciał przewidzieć, który z nich wygra. Idiotyzm? Pewnie, kretyństwo. Ilość potu wylanego przez jednego i drugiego, tak samo. Dopóki walka nie jest skończona, obaj przeciwnicy mogą tą walkę wygrać. Jak wiecie, w sporcie liczy się też fuks, liczy się też ten element zaskoczenia. I teraz ważna rzecz, skoro walka na rynku to jest walka dwóch podmiotów, dwóch sprzedającego i kupującego, w jaki sposób jesteśmy w stanie przewidzieć, który wygra na podstawie tylko i wyłącznie kroków, które wykonali, bądź ruchów, które wykonali. Nie da się tego zrobić, dlatego w wielu eksperymentach, które potwierdziliśmy na TJS-ie i też w wielu eksperymentach na świecie, rzut kostką jest równie prawdopodobny, co analiza techniczna. I jest to błąd, duży błąd myślenia i jest to myślenie magiczne.
Równie dobrze możecie rozpruć swojego psa, wywalić mu flaki na zewnątrz, na tej podstawie stwierdzić, czy DAX wzrośnie, czy spadnie. Ślepe uliczki spekulacji. A więc tak, skoro mamy ludzi, którzy wierzą w analizę techniczną, mamy też takich twardogłowych, którzy wierzą w statystykę. Wyrysują sobie formacje, które działają bądź nie działają. Jakiś price action, jakieś tutaj pattern numer 7, pattern numer 8 i różnego rodzaju fale Eliota. Wszystko, co działa po fakcie, nie? Bo to wszystko po fakcie możemy sobie uzasadnić i wytłumaczyć. Dlatego ludzie w to wierzą, bo po fakcie jesteśmy w stanie sobie to wytłumaczyć. I teraz tak, tak samo jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć po fakcie, dlaczego Pudzianowski wygrał w klatce, a nie inny, nie? Ale przed nie jesteśmy w stanie tego określić. Ślepą uliczką spekulacji dla mnie jest trading automatyczny, który powoduje, że wyłapujemy sobie te statystyczne odchylenia, ale on i tak będzie statystyczny. I tu mówimy już o tradingu automatycznym. To, o czym ja wam chcę powiedzieć, to jest spekulacja. To jest spekulacja w rozumieniu XIX-wiecznym, gdzie ja jako spekulant próbuję drugą stronę przechytrzyć na rynku i wyprowadzić go ceną z równowagi bądź ustawić taką cenę, która będzie dla mnie atrakcyjna w takiej pozycji. Wprowadzenie do teorii. Rywalizacja i walka na rynku. A więc to, co powiedziałem, rynek to nie jest, bardziej bym porównywał rynek do walki dwóch bokserów, a to, co widzicie na wykresie, to jest zapis ich ruchów na rynku. Jak to sobie uświadomicie, to już będziecie o krok dalej od zrozumienia tego, o czym pisał Mark Douglas, że jak już wyjdziecie z analizy technicznej i stwierdzicie, że operujecie prawdopodobieństwem pewnych sytuacji, to będziecie się godzić z porażką. Wy jako bokser na rynku, kiedy wychodzicie na ten rynek, kiedy wychodzicie jako bokser, chyba jest Diablo dzisiaj, nie? Tak mi się wydaje, jak ktoś mówił. Ale w każdym razie będzie ciekawa dyskusja z nim. Bokser, który wychodzi na rynek, wie, że po drugiej stronie ma żywego przeciwnika. Co analiza techniczna i różnego rodzaju systemy, wasze myślenie o szukaniu złotego grala, co powoduje? Że wy ustawiacie się w roli tego boksera, który wymyślił jeden cios, i idzie na przeciwnika, tak? Jest to głupie? Jest to głupie. Po trzech takich ciosach wasz przeciwnik widzi, co chcecie zrobić i dostajecie plombę w twarz. Także musicie sobie uświadomić, że po drugiej stronie rynku jest żywa maszyna, która chce wam zabrać pieniądze. Tak samo jak wy tej maszynie chcecie zabrać pieniądze. I teraz tak, skoro dochodzimy do takiego wniosku, to cały rynek jest konkurencją i grą rywalizacyjną. Co to oznacza? To oznacza, że może wygrać jeden w zawodach bokserskich. No dobra, może być remis, tak? Że w zawodach na 100 metrów wygra na pudle, pojawi się trzech zawodników. Kto to będzie? To będą ci najlepsi z najlepszych, najlepiej przygotowani, najsprytniejsi, czy którzy w danej chwili byli zdrowi i jeszcze mieli fuksa, nie wiem, wiatr w plecy. I jeśli zrozumiecie sobie taką funkcję spekulacji, gdzie to jest gra konkurencyjna, o wiele łatwiej będzie wam radzić sobie ze stratami. Bo czym jest strata? Strata dla typowego szukacza złotych grali jest obroną Westerplatte, tak? Czyli nauczyłem się pattern numer 9 albo fal Eliota od Fractal Tradera i napierdzielam do przodu, idę jak burza. I za każdym razem wchodzę do tego ringu, jestem taki sam, tak? I szukam tych swoich przewag. Co to oznacza? Że jak trafię na słabego przeciwnika, okej, uda mi się, ale jest to tylko i wyłącznie błąd statystyczny. Jeśli przyjmiemy z góry, że po drugiej stronie mamy żywą maszynę, która chce nam zabrać pieniądze, o wiele łatwiej wam będzie myśleć o tradingu. I na czym to polega? Ja pokazuję na tej otesie, jak należy podejść do ustawiania się, wpasowania w setupy. Polega to mniej więcej na tym, że zajmujemy sobie pozycję i testujemy przeciwnika. Jak on nam zadaje cios, schodzimy, trzymamy gardę, czyli mamy stop loss, tak? Próbuję wam pokazać na pewnym porównaniu, jak należy podchodzić do spekulacji, gdzie spekulacja nie jest automatem, ale jest pewną grą logiczną, w której przeciwnik jest żywy, tak jak w szachach. Powiedzcie mi, czy jakiś kretyn wymyślił pytanie do Kasparowa i poszedł do niego, tak jak do mnie ludzie przychodzą i mówią: Rafał, naucz mnie twojej metody. Co Kasparow powiedział w szachach? Jakiej metody, stary? Masz tutaj szachy, pionki się ruszają tak i tak, bądź najlepszy. Tak? Bądź najlepszy. Jest jakaś metoda Kasparowa? No nie. Stary ma mnóstwo, Kasparow ma mnóstwo zagrań, rozegrań, mnóstwo partii rozegranych, jest tym najlepszy po prostu. Idziecie do Federera, który gra w tenisa i co? Jest najlepszy, tak? Może ten, Nadal jeszcze. I mówicie: mistrzu, naucz mnie trzymać paletkę. Pokaż mi swoją metodę.
Jest to kretyńskie? On was tego nauczy i będzie najlepszym szkoleniowcem z tenisa? Nie, ponieważ on pracował nad tym 30 ileś lat, siedział w tym sporcie od małego, napieprzał tą paletką, robił sobie pewne nawyki, radzi sobie z porażką w zawodach, jest w stanie jakby podnieść i sukces, i porażkę. Jak należy w takim razie podchodzić do porażki na rynku? Stało się, trudno. Jedyną cechą boksera to jest nie dać się zabić, tak? Nie dać się znokautować. Jeśli będziecie zadawać ciosy na ringu i będziecie widzieć przeciwnika, który się rusza, a nie ślepo szukać patel numer 9, pach, pach, tak? I garda opuszczona, to zrozumiecie, że to jest żywy rynek. I na tym polega spekulacja. To, co większość wykonuje, to, co uczy edukacja szkoleniowców, którzy ani centa złamanego na tym biznesie nie zarobili, to jest wymyślenie jakiegoś tam systemu, gówno systemu i uczenie. Zarobiłem kupę siana na tym i napierdzielam, nie? To ma jakikolwiek sens? Czy tak walczył Tyson, Holyfield? Musieli być najlepsi w tym, co jest. Dlatego to jest rywalizacja i walka na rynku. Porównuję to do walki dwóch bokserów, gdzie po drugiej stronie nie jest tępy automat. Jest gruby fundusz, jest ktoś, kto rozgrywa weekendówkę, tygodniówkę, D1 i próbuje was po prostu, mówiąc brzydko, zajebać, nie? I jako masę wciągnąć, oszukać. Myślicie, że stawiacie stop lossy na tym samym miejscu? Nie, pewnie wszyscy, znaczy na różnych miejscach. Wszyscy stawiają na podobnych. Dlatego nagrałem kiedyś taki materiał o tym, że stop lossy są dla małych dziewczynek. Etos spekulanta i etos fightera. Na rynku walczymy. Niektórzy nazywają tą grą. Niektórzy chcą powiedzieć, że to jest coś przewidywalnego, gdzie wrzucę monetę, wrzucę system, automat i nam to zarobi. Ilu mam tutaj zarobionych automatów? Może się paru znajdzie, którzy wyłapali statystyczną zmienność, która działa przez jakiś czas i są zadowoleni. I tak to wygląda. Czyli rynek i spekulant, bo nie mówię o tradera, bo traderzy często są automatyczni, wyłapują sobie te falki Elliota i jakieś inne gówna, ale mówię o spekulancie, który patrzy na cenę i patrzy na blef. Gra, tak jak pokerzysta, który blefuje, wie, że po drugiej stronie ma gościa, który też liczy karty i też chce mu zarobić pieniądze. Postulaty ogólnej teorii spekulacji. Mówię o spekulacji, nie o tradingu, specjalnie, żeby wam pokazać, czym była spekulacja w XIX wieku. Spekulacja to gra konkurencyjna, czyli większość przegra. Jak jesteście tutaj na sali, 95% straci swoje pieniądze. Tak działa rozkład normalny. Albo będziecie najlepsi, no dobra, może poza tą salą jest część społeczeństwa, która się na tym nie zna. Albo będziecie najlepsi, albo nie zarobicie. No, jeśli każdy wyłoży swój portfel teraz tutaj na tej scenie i mielibyśmy rozegrać symulację rynku, to jeśli pan w pierwszym rzędzie tutaj w czerwonym na przykład chciałby i kolega wyjść z kasą, no to ktoś z was musi to stracić. Im dłużej to trwa, tym lepsi zgarniają hajs. A jeśli ty pan w drzwiach jest brokerem i giełdą, która pobiera codziennie 0,1% transakcji, to on będzie tam codziennie gromadził coraz wyższą górę siana. Od was, tak? Bo to jest obieg zamknięty. I tak wygląda gra. Jak zrozumiecie tą grę, to zrozumiecie, że pieniądze nie biorą się znikąd, że ten rynek ma ograniczone zasoby, tak? Także spekulacja jest grą konkurencyjną, w której ktoś chce wam zarobić pieniądze i wy chcecie zabrać tej osobie pieniądze. Rynek rozstrzyga wszystko i tego wiele osób nie rozumie. Mam wielu takich specjalistów, teoretyków, którzy mówią: Rafał, tu się mylisz, tu na przykład rozbijałeś pozycję, to jest grid. No to ja mówię zawsze, nauczony doświadczeniem 2016 roku, mówię: show me the money, pokaż mi swoje pieniądze, pokaż mi, że robisz to lepiej. To ja ci powiem, że masz rację. Rynek rozstrzyga wszystko. Czyli tak jak w ringu knockout rozstrzyga, kto zwyciężył, tak na rynku rozstrzyga to kasa. Jeśli ktoś wam zabrał kasę, to znaczy, że przegraliście. Większość przegrywa. O tym, co mówiłem. Nie ma możliwości, żebyście wszyscy wyszli stąd zarobieni. Tak? Jeśli macie bitcoina, no to pewnie w papierowych zyskach będziecie, ale jeśli będziecie chcieli wszystko sprzedać, to odkupią od was ludzie tylko i wyłącznie po cenie, po tyle, ile kasy tutaj jest na tych siedzeniach i fotelach. Tak? Ten ma rację, kto na koniec gry ma kasę. I to jest też święta zasada spekulacji. Ten, kto najlepiej wydealował cenę, ten to, kto najlepiej kupił od was, przestraszył was, stop lossy wam wyjebał, mówiąc brzydko, wyciągnął was na maksa, ten ma rację.
Nieważne, co potem rynek zrobił. Jeśli daliście się oszukać, daliście się przewieźć, nie uciekliście w odpowiedni sposób ze stratą, nie rozumiecie tego, że ktoś z wami pogrywa, to na końcu ten, kto ma kasę, jest wygranym. Tak? No brokerzy i giełdy mają zawsze kasę, nie? Więc jakby chcę wam uświadomić pewien rodzaj mówienia o spekulacji. Nie możemy mówić o spekulacji, ja mam rację, ale nie zarobiłem nic, ale ta metoda działa. Jak kurwa działa, jak ona nie działa, nie? Ja chcę zobaczyć tę wielką kasę u różnego rodzaju naganiaczy na szkolenia. Gdzie ona jest? Większość kasy zarobili na szkoleniach. Spekulant zarabia na rynku. I to jest ten etos, który próbujemy w tej OTES-ie wdrożyć od 3 lat. Ja jestem z lat 90. Wychowałem się na grupie PL Biznes WKBW. Nie było tego gówna dookoła. Tak? Giełda była uważana za giełdę, gdzie makler był moim partnerem. Jemu zależało na moim obrocie. Tak? No wiadomo, stał tam przy drzwiach i kasował od każdego obrotu. To był jego biznes. Nie? Więc chciał, żebym się długo utrzymał na rynku. A więc tak, spekulant zarabia na rynku. Jeśli chcecie, zmienię to zdanie. Bokser walczy na ringu, tak? Tam zarabia pieniądze. Lewandowski kopie piłkę, gra. Rozumiecie? Więc jeśli chcecie się nazywać spekulantami, to albo stoicie w kornerze i ocieracie mi pot z czoła i przynosicie wodę, jesteście szkoleniowcami, albo jesteście fajterami. Ja pokażę kilku spekulantów z historii, na których się trzeba wzorować. Bo to jest ważne, żeby zrozumieć ten etos spekulanta. I teraz ważna rzecz, dlaczego porównuję to do walki? Ponieważ musicie mieć świadomość, że możecie przegrać. Możecie być najlepsi, ale po drugiej stronie ktoś może być lepszy od was. Zagapicie się, wystąpi 15 stycznia na franku szwajcarskim, tak? I was rozwali. Takie sytuacje są. Podsumowanie jakby tego rozdziału. A więc musicie wiedzieć, że to jest gra konkurencyjna. I to jest ogólna teoria spekulacji. Ten ma rację, kto na końcu zostaje z kasą. I ta kasa jest tylko i wyłącznie miernikiem waszego sukcesu. Jak punkty w grze. Etyka tradera i spekulanta. To, co jest dla mnie na przykład mega ważne, to żeby móc rozmawiać z drugim traderem o rynku w sposób, żebym mógł się do niego obrócić, a ten nie próbował mi czegoś sprzedać, nie? Na przykład jakiegoś AIDS, jakiś szkoleniowiec czy coś. Trzeba uważać na to. Jeśli rozmawiamy z innym traderem, to ja chcę rozmawiać z innym fighterem. Ja nie chcę rozmawiać z teoretykiem. Wiecie czemu? Ponieważ zostają u was zbudowane przekonania o analizie technicznej, o różnych metodach magicznych i wy tkwicie w tym gównie. Czyli mówiąc krótko, wychodzicie na rynek jako bokser, nauczyliście się jednego ciosu. Co szkoleniowiec, który siedzi w rogu, wam mówi? No, źle uderzałeś, nie? To nie tak. Ja ci dam inną metodę, taką. Też dostajecie w plombę, nie? I cały czas wam mówi, że rynek jest stały, że rynek to niezmieniający się przeciwnik. Masz taką metodę, a rynek będzie się uczy, rynek chce wam zabrać te pieniądze i jest w tym coraz bardziej doskonalszy. Dlatego wszelkie metody w pewnym momencie przestają działać. I nie ma jednej metody na spekulacje. Wzorce spekulanta. To są ludzie, którzy od początku zbudowali taki etos spekulanta w tej OTES-ie. Bernard Baruch, doradca prezydentów, on zarobił akurat pieniądze duże. Jesse Livermore wiadomo jak skończył, ale jest przykładem gościa, który zarobił mnóstwo pieniędzy. Nigdy nie szkolił, prasa się o nim rozpisywała, przeszedł do historii. Ja chcę przyjść do historii, chciałbym 100 milionów jak CIS w Japonii na jednym tradzie zarobić, ale to trzeba zrobić na rynku. A więc mamy Jaya Golda, który jest uważany za jednego z najlepszych spekulantów wszechczasów na kolejach w XIX wieku. Czy oni szkolili? Nie. Po co? Pieniądze są na rynku, tak? O to chodzi. James Kinney to samo. Każdy z nich w jakiś sposób bankrutował, odzyskiwał kasę. Z tych czterech, trzech umarło szczęśliwych i bogatych. Jesse Livermore też był bogaty, ale sobie strzelił w łeb przez żonę, więc uważajcie na dobór partnerek. A więc teraz tak, edukacja spekulanta na podstawie tej całej wiedzy. Jak powinna ona się odbywać? Tak jak fajtera. Czy pamiętacie sytuację w latach 80., gdzie były te kung fu filmy, Bruce Lee, Wushu, jakieś inne takie rzeczy, nie? Każdy z nich mówił, że jest najlepszy. Każdy mówił, wpierdolę ci na ulicy, nie? Tak? I co następowało? Właśnie teraz jest taka sytuacja. Mnóstwo szkoleniowców, mnóstwo bajkopisarzy. Jak przychodzi sytuacja, dobra, pokaż statement. Nie mam. To nikt się nie pyta o statementów. Prawdziwi inwestorzy to ukrywają, nie?
W XIX wieku każdy z jajami inwestor chciał, żeby o nim prasy pisali, że tyle i tyle zarobił, że kogoś skornerował, tak? A w tej chwili wszyscy są w jakiejś tam magii niepokazywania tego. Jeśli nie będziecie tego pokazywać, jeśli nie będziecie pokazywać wygranych i przegranych, niczego się nie nauczycie. Na blogu prezesa ostatnio fajną notkę widziałam, chyba najlepiej to zdiagnozował. Jak boisz się stracić, jak nigdy nie stracisz, to niczego się nie nauczysz. Jak nigdy nie zostaniesz w pierdolu na rynku, w ringu, w bokserskiej walce, to nigdy nie się nie nauczysz, nie? I teraz tak, edukacja spekulanta musi odbywać się na rynku. Nie może się odbywać na demo. Musi się odbywać na realnych pieniądzach. Im mniejszych na samym początku, tym lepiej, tym to uczymy. Jak ci się nie uda na 100 zł, a najlepiej sobie daruj tą spekulację, bo 95% ludzi przegrywa. Takie są statystyki. Tak? A więc edukacja spekulanta, tak jak edukacja fajtera, tenisisty i piłkarza, musi się odbywać na boisku, ponieważ piłkarz walczy z drużyną przeciwną i to też jest zmieniający się organizm. Nikt nie nauczy Lewandowskiego zajebiście grać, jeśli on sam nie będzie tej piłki kopać. Nikt nie będzie skakał tak jak Małysz, jeśli on nie będzie skakać, tak? I teraz tak, edukacja spekulanta musi odbywać się na rynku, musi dostać kilkanaście razy w pieprz, zbankrutować, musi zrozumieć, czym jest cena i w jaki sposób ona oddziaływuje na rynku, w jaki sposób rynek chce go oszukać. Błędy myślenia szkoleniowców. I to chcę wam przekazać. To jest ważna rzecz, która różni w myśleniu to, co w tej OTES-ie promujemy, od tego, co ta cała bzdurna edukacja robi. Jeśli nie zaczniecie myśleć o rynku, który jest żywy, zawsze będziecie w systemie robionym przez teoretyka, czyli wyjdzie wam Chuck Norris i będzie pokazywał wam z pół obrotu kopnięcie i wy będziecie uważać, że jesteście w stanie pokonać każdego. Nie? Wtedy wyjdziecie do Tysona, do gościa od MMA, który potrafi walczyć i w parterze, i w pionie, i nie męczy się, i wam dźwignię założy, i udusi was, i walnie wam po brudkowym, i się okaże, że wasz jeden cios na nic nie starczy. Bo ten człowiek żyje, ten człowiek stara się was dobić, tak? A szkoleniowcy jakby podchodzą do tego, rynek to jest jakaś tam ciemna masa, tu mamy wykres przeszłości, tu mamy gdzieś wsparcie, pattern numer 6 i tak jesteśmy w stanie to rozegrać. Są cały czas w myśleniu magicznym. Rozkrojowują wam z flaki zwierzęcia i pokazują, tu wątroba wypadła tak, kupujemy, tu wątroba wypadła tak, sprzedajemy. Nie analizując w ogóle, co się dzieje na rynku, jakie jest tło, tak, jakie siły tam się angażują w sprzedaż i kto chce was oszukać. Drugi błąd myślenia szkoleniowców. Też chcę wam to uzasadnić. Jakby ludzie nie płacili za szkolenia, to by ich nie szanowali, nie? No. Też kolejna głupota, nie? Prawdziwy spekulant nie musi szkolić, zarabia na rynku, tej kasy jest mnóstwo, tak? Czy Tyson, który chciał walczyć, nie wiem, został jakimś trenerem, to byli ludzie, którzy walczyli na rynku. Ja chcę zwyciężać, chcę być najlepszy, chcę zdobyć pas. To o to chodzi. I to jest etos spekulanta, etos walki na rynku. Kasa mówi, który z was zwyciężył. A jak ktoś odejdzie z kasą, jest zarobiony, jest ewidentnie zwycięzcą i rynek rozstrzyga wszystko. Kolejne błędy myślenia szkoleniowców, które potem pokutują w tym, że mam na tej OTES-ie traderów, którzy ciągle szukają uzasadnienia, ciągle szukają racjonalizacji. A dlaczego tak? Ale tu było wsparcie. A dlaczego śmak? Ale miesiąc wcześniej tu był jakaś formacja. Zakryjcie sobie ten wykres. Rodzina siedzi z tyłu w tym samochodzie i jedziecie do przodu. Rolą spekulanta jest nie widzieć, co się dzieje z przodu, ale spekulować, reagować na pierwsze objawy. Góra, dół, góra, dół. Tak działa fighter, nie? Wyobraźcie sobie, wchodzicie do ringu i też się odwracacie do przeciwnika tyłem i patrzycie, co on robił. Oglądacie transmisję, nie? To jest kretyństwo. Totalne kretyństwo. I to jest duży, duży błąd myślenia. I to wam próbują wmówić, że ileś tam patternów jest. A wiecie, co wam jeszcze wmówią? Mówią wam to, że to wasza wina, że kurwa nie działa. Zrobiłeś coś źle. Miałeś w tym momencie zastosować to inaczej. A w tym tak. Jaka wina? Tu nie chodzi o winę. Wpędzanie zawodnika, który walczy w winę po stracie, jest najgorszą rzeczą, którą możecie zrobić spekulantowi. Bo on z tego może psychicznie nie wyjść. Spekulant musi się szczyścić. Okej, dostałem plombę, sorry. Dostałem plombę, dostałem knockout, ale żyję. Jutro też jest dzień, walczę, tak? Jestem lepszy, dostałem, otrzepuję kolana,
tym razem nie dam się tak załatwić, nie? A co jest w przypadku takiej edukacji? Popełniłem błąd, to był pattern 9, nie 10, ale wyglądał na 9, ale ten nietoperz miał dwa uszy, a tutaj w dole było wsparcie podwójne z ORGR-em. Ja pierdolę, co to kurwa jest? Rozumiecie, o co mi chodzi? Możecie wtedy w takim myśleniu magicznym uzasadnić wszystko. A jeśli ktoś, spekulant, który walczy na rynku, inny zawodnik, Tyson, powie ci tak, słuchaj, widzisz, że ten gościu opuszcza gardę, przetestuj go, wejdź w niego. Dobra, dostałeś raz, uchyl się, garda, stop loss, pach, wychodzisz, odczekaj dzień, atakujesz znowu. Zupełnie inaczej kojarzycie porażkę. Ponieważ w przypadku częstych błędów trzymacie pozycję do końca. Czy tak jakbyście wyszli na ring, walnęli raz, przeciwnik się zachwiał i czekacie. Nie? I czekacie, czekacie, koniec, stop loss, margin call, dziękuję, nie? Czym jest stop loss, czym jest wyjście z pozycji, jest gardą. Dlaczego stop lossy są, mówię często dla małych dziewczynek, bo są podejmowane w sytuacjach punktowych, a nie w sytuacjach rynkowych, tak? Czyli nie ma myślenia, stop loss sztywny na punktach albo na podstawie jakiejś formacji, na myśleniu magicznym, one nie działają. A więc tak. Jeśli wiecie, że już przeciwnik jest realnym przeciwnikiem, to wasza strata nie boli. Każdy, kto miał do czynienia z sztukami walki na ringu, no nie płacze na tym, że przegrał, ma szacunek do przeciwnika, tak? Dostał raz, dwa, trzy, okej, okay. Walczę dalej, jestem za każdym razem lepszy. I to chcę wam przekazać, bo mam bardzo dużo ludzi pokiereszowanych przez takie myślenie. Ciągle czują w poczuciu winy, że stracili. Albo na zasadzie, trade nie poszedł, popełniłem jakiś błąd. Nie, no kuźwa nie poszedł po prostu, no. Miałeś przewagę, czyli mówiąc krótko, jeśli budujesz przewagę na rynku, podchodzisz do przeciwnika, jesteś w dobrej pozycji i czujesz, że możesz go walnąć, tak? Walisz go, przeciwnik schodzi. Trudno. Czy bokser płacze nad tym? Nie. Przykłada się kilkanaście razy do odpowiedniego ciosu. I tak wygląda walka na rynku, bo ten rynek wam odjedzie, ten przeciwnik się odsunie. Tak to wygląda w rzeczywistości. I taka analogia do walki pozwoli wam lepiej myśleć o rynku. Nie będziecie płakać nad stratami. Przykład. Rzucam na trady na Toyotesie. Przyszła strata. Okej, okay, pokazałem ją, zamknąłem i się zaczyna lament. O Jezu, straciłeś. Mogłeś zrobić tak i tak, i tak, i tak, i tak, i tak. Ja mówię, pierdziele, o co wam chodzi? No, była walka, nie straciłem całego kapitału. Wyszedłem, kiedy uznałem, że nie ma sensu walczyć. Dziękuję. Następnym razem, jak przeciwnik się odsłoni, dowalę mu i będzie bańka, 2,5 miliona i tak dalej, i tak dalej. I to jest prawidłowe myślenie. Strata nie powinna spekulanta boleć. Jeden z takich fajnych u nas gości, którego szanuję, powiedział, strata, Frank Goldberg, strata to jest paliwo twoje do pracy. I tak trzeba do tego powinno wyglądać. Jak powinna wyglądać edukacja spekulanta? Tak jak piłkarza, tak jak zawodnika. Lepiej, żebyście tą kasę przeznaczyli na walkę, niż uczyli się błędnych zachowań, które będą pokutowały tym, że nie zrozumiecie, czym jest spekulacja. Także walczyć i wyciągać wnioski nie z błędów, tak? Bo błędy będą się zdarzać, ale nie nazywajcie tego błędami. Czy błędem jest to, że wyjdziecie do ringu i dostaniecie na gardę, stop loss, to nie jest błąd. To jest normalna walka. Jak wychodzicie się bić, to na pewno ktoś was kopnie, ktoś was poddusi, ktoś was walnie w twarz. To jest normalne. Wtedy możecie pogodzić się ze stratami. Następnego dnia otrzepujecie się, jesteście psychicznie przygotowani, a nie dołujecie się, że wczoraj straciliście 10% na przykład depo, nie? Bo to was jeszcze wpędza w próbę odrobienia. I wtedy taki bokser wychodzi i ja mówię, co, zabiję go, zabiję. I co dostaje? Plombę, nie? Odrobię to, tym razem go pokonam. Im więcej emocji, tym gorzej. Edukacja nie. Czego się nauczy, czego Lewandowski nauczy się z książek o piłce nożnej? Co, jak piłka wygląda, że jest okrągła, że bramki są dwie, że trzeba uważać, bo ktoś cię okiwa? Nie, trening, jeszcze raz i sparingi. Dlatego na Toyotesie mieliśmy Toyotes fighty wyśmiewane przez szkoleniowców, no kretyni. Mogliście na żywo zaobserwować dwóch gości, którzy pocą się i próbują poradzić sobie z emocjami. Oni takiej zachowaniach behawioralnych są w stanie potem odtworzyć ten materiał i zobaczyć, co u nich z psychą było źle. Następnym razem jesteś w stanie wyciągnąć wnioski, okej, okay, inaczej powinien się zachować. Co robią bokserzy? Analizują mecze, oglądają swoje mecze, patrzą, jakie błędy popełniali. Co robią piłkarze? Oglądają mecze drużyny przeciwnej. To samo. Jakim, kurwa, sposobem ktoś wmówił wam, że na podstawie przeszłości jesteście w stanie
w trakcie meczu zarabiać, tak? To wy musicie być w tym meczu i musicie analizować. Dlatego notatniki tradera, to też jest XIX-wieczny pomysł. Notatniki są takim zwierciadłem waszej sytuacji na rynku. Dziękuję, to wszystko, a te nie działa. I chciałbym teraz, żebyście zadali mi trochę pytań, mamy 10 minut, tak? I wszystkich, którzy, nawet tych szkoleniowców. Aha, i druga rzecz, jeszcze na koniec chciałbym zrobić taki konkurs na cały rok. Bo wiele ludzi chce ze mną rywalizować. Ja mówię, jedna rywalizacja będzie, która nikomu nie będzie psuła mózgu. Kto więcej w tym roku przekaże na cele charytatywne? Jak to ma być zrobione? Zapowiadacie trade publicznie, wychodzicie, pokazujecie, ile zarobiliście, 5%, i to jest zaliczone. Z każdym podejmę taką rywalizację. Ja sobie postawiłem w tym roku cel, 1 000 000 złotych na cele charytatywne, czyli muszę 20 milionów wygarnąć z rynku. Akurat w tych przewidzianych tradeach. I to rzucam. To rzucam wszystkim szkoleniowcom, bo tego się nie da oszukać. Tam są prowizje, tam trzeba przelać kasę na potrzebujących. Niech wyjdzie z tego coś dobrego. Wiele osób wyśmiewa trading charytatywny. Ci ludzie tam walczą, oni się spotykają, wymieniają informacjami, widzą, jakie to jest ciężkie. To jest rzeczywisty rynek i mają jakiś większy cel. I to jest piękne, tak? A niekoniecznie kasa, kasa, kasa. Płaccie mi za szkolenia, lejek sprzedaży, za darmo przyjdźcie, a potem 500 zł, NLP, sztuka podrywania, kurwa, bierzcie, bierzcie, jesteśmy najlepsi. Wiecie dobrze, że jestem fajterem i każdemu powiem to w twarz, jeśli ktoś ma problem z tym. Nie idźcie w drogę, gdzie ktoś, kto uczy podrywać, uczy wam, jak podrywać setupy na rynku. To jest idiotyzm, nie? Uczcie się od tych historycznych postaci. Warren Buffett, tak, co, szkoli? Możecie sobie kupić z nim obiad charytatywny i zapłacić, i to jest na cele charytatywne. To są odpowiednie postawy spekulanta. To są odpowiednie postawy wojownika. I jeśli nie zmienimy tej spekulacji, nie będzie u nas na rynku CIS-a. Tu wśród was się nie... CIS z Japonii, taki trader, który 100 baniek zgarnął w 2015. Nie będzie gości, którzy będą chcieli walczyć, naparzać na tym rynku. Będą ludzie, którzy będą szukali złotego grala, setupu 1, 9, szli od szkoleniowca do szkoleniowca. Nie będą walczyć, będą uważali, że kolejny magik nauczy ich kopać, ten nauczy tego, ten nauczy tego. A jak pytacie o wyniki, nikt nie pokazuje wyników, nie? Tyle. Dobra, pytania, nie? Tam jest gdzieś mikrofon, mogę na nie odpowiedzieć. Wyzwanie jest na serio rzucone. Na koniec roku podsumujemy. W tej chwili przekazałem 185 kafli, więc tak, zobaczymy. Okay. Chyba działa. Przede wszystkim świetny wykład. Chciałem się zapytać, co z TJS fightami? Czy one będą wznowione, czy ta inicjatywa już jej nie będzie? TJS fighty odpowiedziały na parę pytań, nie? Na przykład zadawaliśmy sobie pytania, jak na żywo sobie ludzie poradzą z fightami. Wiecie, że prowadziłem sentymenty przez pierwsze TJS na żywo i sobie tam rozgrywaliśmy. I dały to dużo, dużo zawodnikom. Chcielibyśmy do tej formuły wrócić, ale chcielibyśmy, żeby też pojawili się zawodnicy. No bo tak, ktoś wyjdzie z 1000 złotych i od razu jest hejt, nie? Kuźwa, ja szanuję każdego, kto wyjdzie walczyć na rynku, przybije mu piątkę, nawet jak smug przyjdzie i powie, chcę na ropie zarabiać, nie na jedynym automacie, który znam, czyli traktorze, nie? Który działa na ropę, nie? Tylko chcę walczyć, nie? Okej, o to chodzi w tym. Każdy zawodnik, ja jestem taki nauczony ze sztuk walki, mam szacunek dla każdego przeciwnika, który chce zmierzyć się ze mną na rynku i to pokazać. I dlatego na tej OTS-ie szanujemy tych ludzi. Wiesz, jakie to jest ciężkie wyjść i obnażyć się, wszystkie swoje emocje i nagle dostać w pierdziel na rynku. Jak się pod tym podniesiesz, to masz wyjebane na opinię ludzi. I o to chodzi. Trader to jest osoba, która stanie tam w środku i wy wszyscy będziecie krzyczeć, sprzedam, a on powie, nie, kupuję teraz, nie? Rozumiesz? I trzeba mieć kochonec, żeby to zrobić. A takie fajty budowały ci self-confidence, który musisz mieć jako trader. Wielu traderów dobrych na rynku i tych historycznych było totalnie odjebanych, psychicznych, bo to nie jest normalna praca, to nie jest normalny zawód. Tyle. Więc ja bym chciał, żeby wróciły. Wiem, że tam z Pirogiem gadałem, żebyśmy mogli tak powalczyć na 1 000 000 złotych, nie? Tylko wiecie, to jest dzień, każdy się przyczepi, to jest jeden dzień, nic tam nie widać, nie? Wiadomo, ale lepsze to niż nic. Ja bym chciał nawet tydzień z kimś tam powalczyć. Ale mówię, rzucam wyzwanie bardzo proste. Po co fajty? Czujcie się wolni. Zapowiadacie swój trade, mówicie,
dojdzie do 10 tysięcy, 5% wypłacam na cele charytatywne. Sprawdzamy, czy było ogłoszone przed, jest zamknięte, jest wypłacone, pach, Hall of Fame polskiej sceny traderskiej. I to jest uczciwe, uważam, nie? Wszystkich zapraszam. Ale chciałbym, żeby wróciły fajty, ale potrzebujemy zawodników, nie? No i druga rzecz, biuro zmieniamy, tam będzie lepiej to zorganizowane, bo teraz nie było publiczności, nie? Dobra, sorry, następne pytanie, może jeszcze zdążymy 15 minut, nie? Cześć, Rafał, słuchaj, pytanie mam takie, bo fajnie mówisz czego nie robić, ale chciałem z ciebie wydusić, no, co dokładnie robić, tak? Nie chodzi mi o przepis, ale jak walczymy z tym przeciwnikiem, no to też nie chodzi o to, żeby walić na niego na oślep, tak? Czyli na jakie rzeczy zwrócić uwagę, na co on zwraca uwagę, no bo jak on chce nas przechytrzyć, to myśli sobie właśnie tak, dobra, goście myślą o tej analizie technicznej, goście myślą, nie wiem, o wolumenie, tak? No są jednak jakieś rzeczy, które, żeby jego przechytrzyć, też musimy zrozumieć, nie możemy się tego wyrzec, powiedzieć, nie ma analizy technicznej, bo musimy przechytrzyć jego myślenie w myśleniu, tego tu nie było, bo to jest ogólna, na szczegółowej powiedziałem to. Bardzo prosta rzecz, to co w handlowaniu jest. Jeśli chcecie, jeśli miałbym od was kupić w tej chwili, nie wiem, wszystkie rzeczy, które by były, to bym, nie wiem, podpalił to, wam by było ciepło, rzucilibyście się do ucieczki, nie? I kupowałbym przy drzwiach za dolara, nie? Za wyjście, nie? Rozumiecie? Byłaby panika. Czyli całą ideą spekulacji w tym gronie, tak, jest przekonanie was wszystkich, że kuźwa, jest koniec świata. Oddajcie mi to, nie? Potem wychodzicie na zewnątrz, nic się nie dzieje, wracacie, a ja wam sprzedaję $20 każdy przedmiot drożej, nie? Więc każda sytuacja na rynku w różnych interwałach polega na przestraszeniu. Wiele ludzi kupuje po wybiciach, nie? I teraz pytanie w multiinterwałowości, czy to jest wybicie w pięciominutówce już kończące, czy w hajdynce i tak dalej. Mówię o tym, że w zależności od tego, czy grasz na tygodniówkach, czy dniówkach, to na dniu na przykład, powiem ci dzienny przykład, dlaczego te sentymenty robię. To jest bardzo prosta rzecz. Wchodzi nowy kapitał na rynek i są ludzie, którzy są przekonani, ja sprzedaję, ja kupuję, ja mam cash, nie? I oni się rozgrywają gdzieś do godziny 12. Polejdą kolejny kapitał Stany Zjednoczone. I teraz tak, pytanie, jak ja jako spekulant gruba ryba mam was wydymać? Jak jesteście przestraszeni, jedyną formułą, którą jest, to jest zebrać od was tą podaż. Jak nikt już nie będzie miał co sprzedać, to co zrobić? Dyktować wam coraz większe ceny, to jest jedyna reguła. I takie obserwacje na rynku powodują, że masz przewagę, nie? Ja na tym zarabiam. Dla jednych to będzie, o Jezu, Rafał, co tu robisz? Tu był słoń z uszami albo nietoperz odwrócony, nie? A ja mówię, o co ci chodzi? Cena jest dobra. A wiem, po jakiej cenie sprzedam i oddam, wiem, ile stracę, po prostu, nie? No dobrze, no ale umówmy się, że ty nie grasz na jakimś interwale, ty grasz tak naprawdę na wszystkich interwałach, prawda? Nawet jak wchodzisz na jakimś interwale i chcesz jakiś ruch określony, to patrzysz holistycznie na cały rynek. Dobra, jakby był tutaj ten koleś, jak się nazywa, pańka z pokera, nie? Spytałbyś się go o metody? On w pokerze ci powiedział, jak blefuje, jak zagrywa, jak liczy karty. Ja to samo robię, patrzę na przeciwnika, obstawiam też, nie? To jest spekulacja, nie? I musisz być w tej grze mądrzejszy. Czy wejść, kiedy przeciwnik opuści gardę, czy to jest zmyłka, bo może opuszcza gardę, nie? Rafał, no doskonale się z tobą zgadzam, ale chodzi mi tylko o to, przepis. Że nie o przepis. No. Nie można powiedzieć, pieprzyć analizę techniczną i tyle, tylko moim zdaniem to, co trzeba od ciebie wyciągnąć, to jest nie kierować się tylko analizą techniczną, ale być jej świadomym. Znam traderów, którzy wychodzą za analizę techniczną do analizy ceny i tego, co się dzieje w tle i zarabiają, tak? Ale nie znam takiego, który tylko i wyłącznie stosuje Fibonacci i zarabia. Ciągle bieduje na szkoleniach, nie? Dobra, dałeś te cztery nazwiska, to jeszcze znaczenie wolumenu, bo dla nich miało znaczenie wolumen. I dlaczego nie poruszasz wolumenów w swoich analizach? No bo jaki wolumen masz na CFD-kach albo Forexie? W obecnych czasach, słuchajcie, wolumen jest bardzo ukryty. Wolumen fajnie działa na krypto w tej chwili. Tam jest mnóstwo ulicy, nie ma opcji, nie ma dark pooli, nie ma futuresów, nie ma jak tego schować, nie? Widzicie wszystko jak na dłoni. Tam wolumen, powiem ci, działa. Ale jak masz zastosować wolumen, kiedy masz dark poolę, masz zamknięty obieg, masz futuresy, masz podbitkę na DAX-ie na przykład, trzymają koszykami DAX-a, walą futuresy i nagle rynek się odwraca. I ludzie, którzy brali longi, są zapakowani, nie? O to właśnie chodzi w tej grze. No to może olać FX-a i akcje. No, tam też spotkasz się z wypełnieniem i tak dalej. Ja uważam, że rynek prawdziwy jest najlepszy, nie? Więcej osób gram z giełdy zarobionych niż z Forexu. To jest prawda, nie? No dobra, jeszcze ostatnią kwestię tylko poruszę, bo powiedziałeś, że mamy zamknięte... Wiesz co, myślę, że takie pytania to w kuluarach, zaraz sobie pogadamy wszyscy, a jak ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to bym, wiesz... Dobra. My możemy się spotkać przy tym i pogadać, nie? Dobra. Są jakieś pytania jeszcze?
Tutaj kolega ma jakieś pytanie. Hej, Rafał. A, cześć. Pytanie o, w kontekście twojej prezentacji o pogląd na Richarda Denisa, projekt Żółwi. Co sądzisz o tym projekcie? Czy to taka edukacja, czy Richard Denis? Richard Denis robił to za darmo i za swoją kasę. I tak to skończę. I nie szkolił. Koniec tematu, nie? Dobra. Rozumiesz? Ja dzielę spekulantów na tych, którzy szkolą i tych nie są spekulantami, którzy są spekulantami. Ja chcę rozmawiać z ludźmi, którzy chcą walczyć na rynku. Chcę mieć kolegę Tysona, a nie kolegę jego wycieraczkę do czoła z ręcznikiem, nie? Rozumiecie, o co mi chodzi? Co? Do tej listy inwestorów dodałbyś go? Kogo? Nie, bo on żyje chyba, nie? Jeszcze. Tutaj specjalnie są wszyscy zmarli. Buffetta bym dodał, ale jeszcze żyje. No ja nie wiem, co on jeszcze może wykręcić. Może się okazać, że to jest piramida wielka, jak Madoffa, nie? Nie wiem. Ci już nie żyją, wykitowali. Bernard Baruch, możemy opisać jego życie od A do Z. Livermura tak samo, Golda tak samo, Kiniego tak samo. Nic tam już nie wypłynie, nie? Już jestem pewien, że mogę ich podać i samo też mnie nie bierzcie za wzór, bo może coś mi odwalić i co wtedy, nie? Potem będziecie się wstydzić przez całe życie, że Zaorskiego filmy oglądaliście na przykład, nie? No, jakieś pytania jeszcze? FIBO nie działa, a te nie działa, wachlarze nie działają, ale czy działają cykle koniunkturalne, które obserwujemy? Cykle jak najbardziej i analiza fundamentalna działa w długim terminie. Ona dotyczy pieniędzy, które mamy. Tak samo cykle koniunkturalne znaczy bańka na Bitcoinie, którą możecie porównywać do bańki internetowej. Te same zachowania, te same emocje. Emocje działają tak samo jak kiedyś. Tak jak Jesse Livermore powiedział, że spekulacja jest stara jak drzewa i nic od wieku się w niej nie zmienia. I tak jest. Chodzi o chciwość, chodzi o euforię, panikę. I te rzeczy są stałe, konstans. A to, w jaki sposób oni obudują to mediami, wiadomościami, wykresami i was wydymają, to już jest inna historia. Technika się rozwija, sposobów oszustw jest coraz więcej. Ukrycia prawdziwych intencji na wykresie, tak? Prawdziwych intencji w spekulacji, nie? To jest kasa, każdy chce zarobić, każdy chce was oszukać, nie? Nas, my ich, być sprytni, tyle. I drugie proste pytanie. Kiedy jest drogo, kiedy jest tanio? Bo ja zauważyłem, że to, co było drogo wczoraj, jest tanio dzisiaj. Tak, ja uważam, że nowy kapitał, który wchodzi na rynek, już określa te ceny inaczej, tak? Czyli mamy giełdę, idziecie na giełdę samochodową, dzisiaj Polonezy chodziły po 110 tysięcy i ludzie, dobra, 10 tysięcy i ludzie to brali, a jutro jakaś moda się zrobiła i biorą to po 15 tysięcy, bo cena wzrosła, nie? Jakby, ja zawsze staram się dzielić to na pewne okresy, żeby nie trzymać strat, tak? Bo jeśli wy przekonacie się w jednym dniu, że jest tanio, a w drugim dniu cały czas będziecie trzymać, pomimo, że jest drożej, no to już jesteście frajerami, trzymacie kiedy jesteście w błędzie, tak? Nie o to chodzi. Jesse Livermore najwięcej kasy po jakimś czasie już zrozumiał, zarobił, mówiąc, że ręce pod dupę i siedział. Pojechał na ryby i to rosło, tak? To wszystko, nie? Czyli funkcja czasu w spekulacji, ale wtedy, kiedy miał rację, nie? Więc dla mnie na przykład drogo w interwale, jak robię day trading, bo co innego jest na miesięcznych i tak dalej, no to jest, jeśli rynek się otworzy wysoko, z jakimiś oczekiwaniami z rana i widzę, że... No bo teraz tak, wielu z was, jak cena rośnie do góry, buduje przekonania, myślenie magiczne, że jak cena rośnie do góry, jaki jest ten wykres kontynuacyjny jest, to jest jeszcze, to zaraz wypierwszy to w kosmos, jest jeszcze coraz lepsza okazja do kupna, nie? A to samo, jakbyście mieli na rynku samochodowym z Polonezę, to byście stwierdzili, jak mam Polonezę, a cena już zaczyna być przy 100 tysiącach, kurde, sprzedaję, nie? Zajebista cena, nie? Rozumiecie? Jest różnica w handlowaniu, a różnica w patrzeniu na wykres. Wasz mózg oszukuje was. Jeśli widzicie pędzący wykres do góry, to zaczynacie już brać za pewnik, że on pędzi do góry, tak jak Bitcoin. Nie, kuźwa, on nigdy nie spadnie, 60 tysięcy, przecież tam się z nimi w grudniu na konferencji gdzieś tam kłóciłem. Kupę kasy zrobiłem na shortach na Bitcoinie. Nie, to nigdy nie spadnie, nie? Jak to kuźwa nigdy nie spadnie? Amazon miał nigdy nie spaść i spadł, nie? Cena w pewnym momencie staje się droga, nie? Jesse Livermore fajnie rozgrywał bańki. Nie rozgrywał bańki na zasadzie zapakuje się na szczycie i czeka. $1000 Bitcoin i czekam. Nie, zapakował się na szczycie, pach, nie szło, wychodził. Rozumiecie? Kolejny raz. A jak już zażarło, zarobił 100 milionów na bańce w 29 roku. I kiedy zaczął shortować? Rok wcześniej.
Wielu tutaj teoretyków i szkoleniowców powiedziałoby: idiota, kretyn, ja to umiem lepiej, bo tu jest Batman, tu jest ORGR, tu pattern numer 7. A co on robił? Prostą analizę matematyczną. Wchodził na euforiach lokalnych i szukał euforii globalnych, multiinterwałowość. Czyli wchodzimy na dziennym wybiciu, pach, nie, to nie to. Czyli jak analogią boksera, nie weszło. Nie weszło, ale nadal się trzymam na nogach, nie? A co robi większość? Nie weszło, bij. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Moja spekulacja opiera się na wyłapywaniu baniek na przykład, ale ja to robię w ten sposób. Jest lokalna euforia, multiinterwałowość, tak? Lokalna euforia. Shortcę tą lokalną, przeciwko trendowi często, nie? Shortcę ją. W danym dniu, jeśli kurs odleciał ileś tam procent, to mówię, kurde, już przegieli. Zaraz zacznie się chęć do realizacji zysków u prospekulantów. Pak, następuje zjazd. Pierwsza odwrotna, nie ciągną, pak, wyskakuje. I najważniejsze w tym myśleniu jest to, że jeśli nie złapiecie tego dużego trendu, to powinniście powiedzieć, nic się nie stało, nie? Czyli tak jak w walce bokserskiej, polowaliście na gościa, tu ładnie się ustawiliście, cały czas stoicie pionowo, nie robicie tak, bij mnie, nie? Jest remis, nic się nie stało i tego się powinien spekulant nauczyć. Czyli jak ja shortowałem Bitcoina przez 6 miesięcy, to myślicie, że ja to jak idiota trzymałem? Weszłem, wszedłem, pach, pach, dobra, wyszedłem, nie mam racji, wszedłem, nie mam racji. Pach, mam rację, zgarnąłem wszystko, bo wtedy ręce pod dupę, czekam i patrzę, jak ludzie srają w gacie i uciekają, nie? I dopóki to się spełnia. Więc Jesse Livermore rozgrywał w taki sposób bańki różnego rodzaju i zarobił na tym kupę kasy. Bernard Baruch, o, ten to był świetny, bo on sprzedał miesiąc przed i jeszcze zaszorcił mnóstwo, nie? Dobra. Przepraszam ci, że ci przerwę, natomiast musimy dać czas na miksowanie sali. Także dobra. Podziękujmy Rafałowi wielkimi brawami. Dziękuję wam wszystkim.